Oglądacie Cienie Przyszłości. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak rozpoznać głos Ducha Świętego. Takie pytanie pojawiło się w serwisie Cienie Przyszłości. W zakładce, jak wejdziecie sobie w zakładce, propozycje pytań. Tam jest sonda, można głosować na różne pytania i to właśnie pytanie w tym tygodniu osiągnęło największą ilość głosów. Jest to chyba nawet rekordowa ilość głosów. Także odpowiadam na nie. Niestety nie udało się, żebym odpowiadał z Michałem, bo no Michał ma pewną pracę, teraz fuchę złapał i robi, pracuje. Jednak mam nadzieję, że następnym razem za tydzień już będziemy nagrywać razem, jeśli Bóg pozwoli. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak rozpoznać głos Ducha Świętego. Wiecie, Cienie Przyszłości jest audycją o proroctwach. No, tak, takie było ogólne założenie. Dzisiaj mówimy nie do końca o proroctwach. Dzisiaj mówimy o pewnym aspekcie, który jest poruszany w Słowie Bożym. A, Cienie Przyszłości były o proroctwach w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, w Biblii. Także aż tak bardzo nie odbiegamy. Jednak nie będziemy mówić o tym, co ma się wydarzyć, albo co było przepowiedziane, że się wydarzy i co się wydarzyło, a będziemy mówić bardziej o tym, o Duchu Świętym, który do nas mówi. Bo Pismo mówi nam parę fragmentów w Piśmie Świętym, w którym wyraźnie widać, że Bóg do nas mówi, że On chce do nas mówić, że On chce z nami mieć ten żywy kontakt, że Bóg jest Bogiem żywych, że Bóg żyje w ogóle w naszym życiu, może mieć jakieś odzwierciedlenie, może mieć po prostu z nami kontakt. I zacznijmy od fragmentu z Księgi Joba, 26 rozdział, 14 werset, w którym Job mówi w ten sposób. Wymienia na początku parę tam wielkich rzeczy, które Bóg robi i w 14 wersecie kwituje to w ten sposób. Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy. I to jest bardzo fajny fragment, który mówi nam o tym, że Boga słyszymy jak cichy szept. To nigdy nie będzie jakiś taki głos krzyczący do nas, chociaż czasem na pewno czasem się zdarza, że może być powiedzmy trochę głośniej, ale jednak to tylko wtedy, kiedy ja chcę go słuchać. Dobra, przejdźmy jeszcze do paru innych fragmentów. Otóż otwórzmy Izajasza 30 rozdział 21 werset. I tam jest również podobny fragment o podobnej tematyce. Jednak trochę inaczej jest to ujęte. Izajasz 30, 21. Izajasz 30, 21 mówi tak. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Okej. Mamy znowu niesamowitą obietnicę. Bóg obiecuje, że jeżeli będziemy w sytuacji takiej w życiowej, w której nie będziemy wiedzieli, jak postąpić, to On nam powie. On nam powie, co mamy zrobić, jeżeli oczywiście będziemy chcieli zdać się na Jego wolę. Bo jeżeli my pytamy, chcemy o coś spytać Boga, a potem i tak zrobić to po swojemu, to po co On ma nam mówić? Właściwie tylko byłoby bez sensu, jeżeli mielibyśmy właśnie odrzucić to, co On do nas mówi. Więc to jest bardzo ważne. Kiedy przystępujemy do Boga, to co powiedział Jezus, musisz umrzeć dla własnego ja, nie? Musisz zaprzeć się samego siebie. Musisz powiedzieć, Boże, ja bym chciał od Ciebie odpowiedź, ponieważ chcę zrobić tak, jak Ty powiesz. A nie tak, jak mi się wydaje, że będzie dla mnie lepiej. I zrobię dokładnie tak, jak mi powiesz. To jest bardzo kluczowe. Wyjątkowo kluczowe właśnie w słyszeniu Ducha Świętego. Tak mi się wydaje. No, tak ja przynajmniej to z autopsji wiem. Zauważam. Zobaczcie jeszcze, jakie są niesamowite plusy tego, że się go posłucha. Otworzę drugą Mojżeszową, Księgę Wyjścia, w rozdziale 15 i werset 26, gdzie są bardzo fajnie, pewna rzecz jest napisana. 15:26 mówi tak. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego, to jest chyba Mojżesz mówiący, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. O,
Widzisz? Niesamowite. Mamy tutaj, w ogóle wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które wymienił Mojżesz, są bardzo ściśle ze sobą związane. Nie da się odseparować jednej rzeczy od drugiej. To znaczy, słuchanie głosu Pana równa się przestrzeganie Jego przykazań, równa się czynienie Jego woli, nie? I strzeżenie Jego przepisów. A konsekwencją tego jest to, że na przykład nie chorujemy. I tutaj ktoś powie, no ale chrześcijanie zaraz przecież chorują tak samo jak niechrześcijanie. Okej, ale czy każdy, który mówi, że jest chrześcijaninem, słucha głosu Bożego? I czy my za każdym razem jesteśmy Bogu wierni? I to jest jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt jest taki, jak mamy w przypadku Joba. Job był Bogu wierny, a Bóg i tak zesłał na niego chorobę. Znaczy, nie do końca Bóg, ale w pewnym sensie Bóg na to zezwolił, żeby choroba dotknęła Joba, aby go wypróbować. Także to jest jeszcze tutaj taki jeden drobny aspekt. Aczkolwiek obietnica jest. Chcesz, powiedzmy, wyzdrowieć? Zdaj się na niego, ale go posłuchaj. Jeżeli on ci powie, jeżeli na przykład nie wiesz, jak wyzdrowieć, to poproś o pomoc, a jeżeli on ci powie, nie jedz tego i tego, albo udaj się w to miejsce, prędzej myślę, że z dietą najpierw będzie działał, bo w naszych czasach to akurat to jest to, tym głównym powodem prawie że każdej choroby cywilizacyjnej w naszych czasach. Także po prostu zrób to. To może nie być proste na początku, ale Bóg da siłę, nie? Tylko pytanie, czy ja mam chęć walczyć. On będzie walczył razem z nami, ale nigdy nie w ten sposób, że my w ogóle nie będziemy potrzebni w walce. Nie tak było na przykład z wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej. Przecież oni musieli stawić czoła tym olbrzymom. Oni musieli być tam, w tamtym miejscu. Bóg walczył za nich, okej. Ale oni musieli wejść. Oni musieli okazać wiarę i wejść. I zrobić ten krok. I tak samo jest w tym przypadku. W słuchaniu właśnie głosu Ducha Świętego i w postępowaniu, wchodzeniu Jego drogami. Na początku się wydaje, że to jest niesamowicie trudne, ale jeżeli już zrobimy ten krok wiary, jeden, drugi, trzeci, to widzimy, że Bóg tu pracuje, my tylko jesteśmy obecni, ale musimy być obecni. Nie ma wyjścia. Otworzę jeszcze Jana 10 rozdział, a propos głosu Ducha Świętego, 10:27, gdzie Jezus powiedział takie fajne słowa, nawiązując do przypowieści o owcach. Powiedział coś takiego. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Okej. I znowu mamy. Słuchają głosu, ale czy wystarczy słuchać? Nie. Trzeba również iść za Chrystusem. I tak właśnie to wygląda. I tutaj to jest też takie fajne, mi się wydaje, że one słuchają mojego głosu. To znaczy też go znają. Znają głos. Owce Jezusa znają Jego głos. Wiedzą, jaki to jest. Okej. I teraz powiesz, ale ja na przykład nie wiem. Jeszcze nie wiem. Spokojnie. To nie jest tak, że człowiek od razu, powiedzmy, jak uwierzy tylko, to od razu jest przekonany, że ta droga jest właściwa albo inna. Właśnie o to chodzi, że na samym początku drogi chrześcijanina, no to zanim człowiek pozna do końca Jego głos i zaufa Bogu tak w pełni, to trochę mija. Ja też nie mogę powiedzieć, że za każdym razem, powiedzmy, no dobrze podejmę właściwą decyzję, no bo tak nie jest, no bo zwyczajnie jestem człowiekiem i no i zdarza mi się upaść również. Jednak tutaj ważne jest, żeby pamiętać, do kogo się zwrócić o pomoc, nie? Okej, okay. Rozmawiamy dzisiaj o głosie Ducha Świętego i ja już o tym mówiłem parę razy, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest taki odcinek, aby o tym jeszcze raz powiedzieć, jaka jest jego rola, w ogóle czym się zajmuje Duch Święty. I otworzę Jana 16 rozdział i to są wersety od 7 do 13. Jana 16 od 7 do 13. I to na bardzo znane fragmenty, ale no to jest, wydaje mi się, że dość istotne. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. I teraz słuchamy. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu. Jedna rzecz, przekona o grzechu. I o sprawiedliwości, druga rzecz. I o sądzie, trzecia rzecz. I teraz on dalej, Jezus tłumaczy. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Czyli kolejna mamy rzecz.
związaną z wiarą w Jezusa. Duch Święty mówi nam o Zbawicielu. Duch Święty mówi nam o Jezusie, o tym, że jest to prawda. On nas utwierdza w tej prawdzie, w tym, że wierzymy w ogóle, nie? O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Także mamy tutaj również aspekt proroczy tego. Ale słuchajcie, właśnie ja na przykład w moim życiu, jak czasem właśnie nie wiem, w którą stronę mam iść i na zasadzie, jaką drogę życiową wybrać, pytam się Boga, on mi oznajmia, zrób to. To jest w pewnym sensie jakby proroctwo i no i pytanie tylko, czy ja zrobię, nie, w ten sposób, jak on mi powiedział. Czy ja uwierzyłem, że on rzeczywiście mnie prowadzi? Na tym tu polega problem. Ale jak można to sprawdzić? Trzeba po prostu spróbować. Musisz po prostu, nie wiem, no, wstać i iść. W sensie, on ci coś powiedział, no to zrób to i zobacz, jakie będą efekty. Zrób to raz, drugi, trzeci i zobaczysz, ile raptem będziesz miał dowodów na to, że Bóg cię prowadzi. Otworzę jeszcze 14 rozdział i 26 werset. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, a propos roli Ducha Świętego, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I tu jest ważna sprawa. Jest, że raz, że nauczy, to może najpierw to nauczanie rozpatrzmy. Otóż tak, otwieram Pismo Święte i powiedzmy, mam w głowie jakąś swoją teorię. I teraz szukam sobie, jak tu dopasować. I co? Dochodzę do totalnego fałszu. Bo i wprowadzam potem ludzi w błąd, jeżeli tak robię, jeżeli takie mam podejście do sprawy. I właśnie nie może być tak, bo to Duch Święty uczy. Ja muszę inaczej podejść do Słowa Bożego. Muszę po prostu przed otworzeniem tej księgi powiedzieć: Boże, ja nie jestem tego w stanie zrozumieć, bo tylko Duch Święty może mnie tego nauczyć. Więc proszę Cię, pokaż mi, jaka jest prawda, a ja przyjmę to tak, jak jest, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli nawet będą dla mnie bolesne, to ja je przyjmę. Tylko proszę Cię, mi je pokaż, nie? Na tej zasadzie, bo to On tylko może nauczyć. Wiecie, ile jest teorii właśnie tego typu, że ktoś sobie wymyślił coś i potem dopasowuje Słowo Boże? Oczywiście każdą taką teorię idzie łatwo obalić, ale no tego jest pełno i dlatego powinniśmy się wystrzegać i sami nie wpadać w takie myślenie w ogóle. Bo to nie na tym rzecz polega, żeby z siebie swoją mądrość jakoś wynosić nie wiadomo jak. Bo to Jezus jest mądrością, to Duch Święty jest mądrością i On ci może dać prawdziwe poznanie. I tylko w ten sposób można zrozumieć Pismo Święte. Znaczy jest to jeden z aspektów na pewno, bardzo, bardzo istotny. Kolejna rzecz tutaj macie, było napisane, że On przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I to jest też takie dość istotne. Bo niejednokrotnie, na przykład u mnie, bywało w ten sposób, że no, powiedzmy, rozmawiałem z kimś na tematy, z reguły właśnie na tematy duchowe, wtedy to się przypomina, wtedy Duch Święty działa, nie? I no i co? No i nie pamiętam jakiegoś fragmentu, znaczy przychodzi mi do głowy, żeby o tym, o czymś powiedzieć i w miarę jak mówiłem, przypominają się teksty i powiem wam, że czasem aż to jest niesamowite, ile człowiek może sobie przypomnieć tekstów. I normalnie, kiedy tak sobie, nie wiem, bym to dla sportu robił, czy nie robię, ale to bym sobie w życiu tak nie przypomniał. Takiej ilości właśnie tekstów. I to jest ważne, żeby czytać Słowo Boże, ponieważ Duch Święty przypomina. Znaczy, dlaczego to jest istotne, można by zadać pytanie. Czy nie mógłby po prostu powiedzieć? No mógłby, ale skąd miałbyś pewność, że to mówi Duch Święty? Jeżeli to nie byłoby zgodne ze Słowem Bożym, no ciężko byłoby stwierdzić, nie? Trudniej byłoby stwierdzić, na pewno zdecydowanie trudniej. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie, że mamy właśnie Pismo Święte, do którego możemy się odnieść, które jest zawsze podstawą wiary, z czym musi się zgadzać wszystko.
to, co, nie wiem, mówi jakiś kaznodzieja, czy to, co Duch Święty nam mówi, to również musi się zgadzać. Bo nie jeden nieczysty duch chce do nas mówić i często mówi. Tylko pytanie, czy my go posłuchamy. Czy pójdziemy za pożądliwościami właśnie swoimi, czy pójdziemy za Duchem Świętym. No dobra, ale powiedzmy, skąd mam wiedzieć, czy Bóg do mnie w ogóle mówi, nie? I tu znany tekst wam przeczytam, Mateusza, 28 rozdział, 18-20, który oczywiście mówi, że a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem, a oto ja jestem z wami, a po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli mamy obietnicę. Chcesz pełnić wolę Bożą? Chcesz iść za Chrystusem? Powiedz mu to. Poproś o jego, o to, żeby wypełnił on swoją część obietnicy i on będzie z tobą, ponieważ obiecał. Nie dlatego, że jesteś wspaniały, bo nie jesteś. Nie dlatego, że ktoś inny jest wspaniały, bo też nie jest, bo my jesteśmy ludźmi. Ale Bóg jest święty. Jeżeli on coś obiecuje, to dotrzymuje słowa, bo inaczej nie byłby święty. Także spokojna głowa. Jego obietnicą można, na jego obietnicach można polegać. Czyli obiecał, że będzie. No dobra, ale w takim razie jak ja mam go słyszeć? Można by zadać pytanie. I jak może poprosić, czy coś? Otwórzcie ze mną Łukasza 11:13. Łukasza 11:13. W którym to fragmencie mamy takie słowa. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I proste. Nie ma co interpretować. O ileż bardziej da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Co musisz zrobić? Poprosić o Ducha Chrystusowego, o Ducha Świętego. Pamiętaj, że Jezus z Ojcem i z Duchem są jedno. I to jest jeden charakter. To jest, to nie jest... Pamiętaj, że jeżeli prosisz o Ducha Świętego, to tak jakbyś prosił o osobistą obecność Chrystusa z tobą. Także pamiętaj, o kogo prosisz. Musisz pamiętać jego charakter. I to jest właśnie to jego imię. Musisz znać jego imię, w sensie charakter. Nie? Musisz wiedzieć, kogo wzywasz. I okej, no dobra. I powiedzmy, że mamy taką obietnicę, że każdy, kto prosi o Ducha Świętego, dostanie tego Ducha Świętego. Dobra, ale jeżeli ja na przykład mam coś w swoim życiu, co mnie w pewnym sensie blokuje, coś, co ja lubię robić, ale wiem, że no nie do końca by się to Chrystusowi spodobało. I ja proszę o Ducha Świętego, ale nie chcę z tamtego rezygnować. Dostanę tego Ducha Świętego? Wątpię. Szczerze wątpię. I sorry, jeżeli twoją wiarę zniszczyłem, bo była zbudowana na jakimś i tak dziadowskim gruncie. Nie dostaniesz tego Ducha Świętego. Sorry. Wymagania Pisma są jasno, prosto określone. Musisz wyzbyć się wszystkiego. Musisz zawsze, w każdym momencie twojego życia być skłonny powiedzieć Bogu: weź wszystko. Oddaję tobie wszystko. Ponieważ ty jesteś Bogiem Wszechświata i ty jesteś miłością i ty chcesz o mnie dbać. Dlatego oddaję ci wszystko. Nie? Zawsze, w każdym punkcie twojego życia musisz być skłonny tak zrobić. I to jest bardzo istotne. I wtedy, jak będziesz prosił, 100% dostaniesz. Chyba, że jeszcze jest jeden aspekt, który mógłbyś pominąć. Hebrajczyków 11:6 mówi coś takiego. Oj, Hebrajczyków to z tyłu. 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli kolejna sprawa. Możesz nawet oddać wszystko, ale bez wiary i tak się Bogu nie możesz podobać. Także to jest kluczowa sprawa. Musisz wierzyć, że On chce Cię prowadzić. Musisz uwierzyć, że Bóg chce do Ciebie mówić. I to jest takie trochę może się wydawać, nie wiem, no okej, no dobra, ale liczyłem na cud, że teraz będę słyszał Jego głos i w ogóle to będzie takie niesamowite. To będzie niesamowite. Ale to Ty musisz uwierzyć, że On do Ciebie mówi, a dopiero potem to usłyszysz. Także najpierw Ty musisz chcieć uwierzyć. Najpierw my jako ludzie musimy chcieć żyć życiem Chrystusa.
chcieć uwierzyć, żyć życiem wiary, wyzbyć się siebie i nie żyć dla własnego ciała, a żyć dla Boga. Przeczytam jeszcze z Jakuba, z pierwszy rozdział od 6 do 8, a propos przestroga na temat właśnie wiary. Tu jest a propos proszenia o mądrość, znaczy można to spokojnie odnieść, działa to tak samo, jeśli chodzi o Ducha Świętego, czy chociażby właśnie o to, żeby Go słyszeć. No, przecież to jest w pewnym sensie mądrość, nie? Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. I to jest właśnie taka pewna kwestia niewiary. Dlaczego my nie wierzymy? Właśnie często dlatego, znaczy nie dlatego, że może nie mamy dowodów, bo Bóg daje pełno dowodów, tylko że nie chcemy tego przyjąć. I to jest główny powód niewiary. Dlatego Jakub pisze, chwiejny w całym swoim postępowaniu, człowiek o rozdwojonej duszy. Także musisz uwierzyć, że On do Ciebie mówi, że do Ciebie powie. No dobra, i jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz, którą jeszcze raz podkreślę. Ja to gdzieś tam między wierszami powiedziałem. Otóż, czy kiedyś Duch Święty mi powie coś, żebym zrobił, co jest na przykład grzechem? Bo przecież niektórzy mówią, że zakon został zniesiony. A czy Jezus kiedyś zgrzeszył? Jezus nigdy nie zgrzeszył. Więc jeżeli to, co wydaje Ci się, że Duch Święty mówi, ma pewien pozór zła i Ty widzisz ten pozór zła, to nie jest od Ducha Świętego. To nie jest Jego głos. Nie słuchaj tego głosu. Idź za Chrystusem, który nie, w swoim całym życiu nie zgrzeszył. I to nie dlatego, że, nie wiem, Bóg miał inne zasady dla niego. Właśnie, że nie. Bóg miał jeszcze bardziej surowe zasady dla niego. I mimo to nie zgrzeszył. O tym pozorze zła mówiłem i to jest też takie ciekawe. Na przykład w liście do Rzymian, 14 rozdziale. To jest a propos jedzenia potraw i tam też potraw składanych w kulcie bałwochwalczym. No ogólnie, 14 rozdział jest bardzo ciekawy. Warto przeczytać. Jednak tu jest taki werset, sobie przypomniałem. Lecz kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. No to jest a propos jedzenia, ale myślę, że to można rozciągnąć na inne sprawy. Aczkolwiek na jedzenie również. Lecz kto ma wątpliwości, gdy je, na przykład jesz coś, co i masz wątpliwości, czy Bogu się to podoba, czy to, co czynisz, jest na Jego chwałę. Jeżeli masz potem wątpliwości, to co tu jest napisane, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Ja bym tutaj powiedział zgodnie z głosem Ducha Świętego. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem, bo jest wbrew Duchowi, który dostaliśmy od Boga, nie? Dzięki Chrystusowi. Także tak to trochę, tak to wygląda. Także powinniśmy żyć po to, żeby podobać się Bogu. Oczywiście no, z miłości. Dlaczego? No, po prostu, bo tak wiele nam dał, bo On nas pierwszy umiłował. Dlatego my powinniśmy też żyć tym, żeby podobać się Mu, nie? Przeczytam jeszcze parę fragmentów a propos ogólnie tego, jak to wygląda chodzić słuchając Ducha Bożego. I no, to są mocne fragmenty, no ale bo ja podejrzewam, że ludzie, którzy na przykład chcieliby, znaczy tytuł sam wskazuje, o, jakiś głos Ducha Świętego, to fajnie, to może będą jakieś czary i magia, że ja będę słyszał jakieś nie wiadomo jakie głosy. Ty je zawsze słyszałeś, ty zawsze wiedziałeś, no może nie w każdej sprawie, ale my zawsze w pewnym sensie wiedzieliśmy, co jest słuszne, co należy robić, co jest właściwe, co jest zgodne z sumieniem, nie? A po prostu nie zawsze żeśmy to robili jako ludzie. Ale i to jest właśnie, to jeżeli na przykład my robimy coś, co jest słuszne, mimo tego, że na przykład świat mówi inaczej, albo wszelkie jakieś logiczne przesłanki mówią, że to nam się na przykład nie opłaca, ale robimy coś, bo co jest słuszne, no to słuchamy głosu Ducha Świętego przecież. Postępujemy irracjonalnie z punktu widzenia ziemi, ziemskiego, nie? Cielesnego. Ale to jest droga, którą mamy chodzić.
Także sorry, że zawiodłem niektórych może jakieś ambicje czy coś, ale ważne jest, żebyśmy zrozumieli, kto, jak święta istota chce do nas mówić i jakie ona ma zasady, nie? I o czym ona w ogóle do nas mówi. Przeczytam wam 8 rozdział listu do Rzymian od 5 do 16. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I na chwilę się tutaj zatrzymam i przeczytam jeszcze, może zanim, najpierw z Galacjan. Najpierw z Galacjan, bo może trochę być pełniej. A potem dopiero z Rzymian. Jeśli... Galacjan, 5 rozdział, 16-26. I tu jest coś takiego. Bardzo ważny jest pierwszy werset. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. To jest po prostu genialny werset. Prosty, zwięzły, a mówi tak wiele. I jak, pytacie, jak ja mogę słyszeć głos Ducha Świętego? Okej, na przykład zastanawiasz się nad tym, czy coś zjeść, czy coś wypić i pytasz się Ducha Świętego. Ale chcesz, musisz chcieć Jego, usłyszeć Jego głos. I On ci powie. I wtedy pytanie, czy ty według ducha postąpisz, według tego, co on ci powiedział, czy nie? Jeżeli nie chciałeś, założyłeś, że i tak zrobisz po swojemu, to nie usłyszysz tego głosu i zrobisz po swojemu. Ale jeżeli założyłeś, że chcesz usłyszeć głos Ducha Świętego, on ci to powie. I chcesz wiedzieć, jak powinieneś czynić, on ci to powie. I wtedy zrób tak. Idź za tym. Ja tu daję przykład właśnie może jedzenia i picia, który wydaje mi się, że jest taki w naszych czasach też dość istotny. Bo nie, zresztą zwróćcie uwagę, pierwszy grzech był związany z jedzeniem i piciem, nie? Także myślę, że dużo się nie zmieniło, z jakiejś takiej, jeśli chodzi o jakieś takie opanowanie. Daję ten przykład, ponieważ go najprościej sprawdzić w swoim własnym życiu. To jest rzecz, którą możesz sprawdzić, nie wiem, zbliża się obiad, to idź i sprawdź, nie? Proste. Bo im powiesz, no ale dlaczego niby to jest przecież... O, na przykład, mógłbyś powiedzieć, że ale przecież pokarm, jedzenie i napój to nie jest Królestwo Boże. Okej, nie jest, to prawda. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie sprawiedliwość i pokój w Jezusie. Ale czy dążenie do tego, żeby składać Bogu swoje ciało jako żywą ofiarę, nie jest zgodne właśnie z Pismem Świętym, z Nowym Testamentem, nawet jeżeli niektórzy mówią, że Stary jest inny, chociaż nie jest, mówi dokładnie o tym samym. Jest bardzo słuszne. Postępowanie w sprawach jedzeniowych również jest bardzo istotne, ponieważ na tym możemy się uczyć. To jest wspaniałe pole do nauki, do słuchania właśnie głosu Bożego. Te właśnie codzienne, jakieś drobne pożądliwości cielesne, które nas tam nęcą, żeby je przezwyciężać. Więc jeszcze raz czytam werset 16 i polecę na dół do 26. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi. Proszę, nie? Ciało mi mówi, nażryj się tam czegoś, a duch mówi, zjedz, ale wstrzemięźliwie zjedz. Nie? Zjedz tyle, ile potrzebujesz. Znaczy nie mówię, że zaraz tak to... No ale okej, taki przykład. Lecimy dalej. A duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie... może jeszcze tego, odnośnie tego pod zakonem. Niektórzy mówią, to zakon nie obowiązuje. Nie, to nie o to chodzi. To znaczy, że ja nie postępuję z uwagi na zakon. Ja na przykład nie czynię dobrze, bo tak mi każą, tylko czynię dobrze, ponieważ kocham Boga, On mi powiedział, żebym to zrobił. Teraz Duch mnie prowadzi. To jest zupełnie inne podejście do sprawy. Bo Duch nie może zgrzeszyć. Także prosta sprawa. Jawne zaś są uczynki ciała. A to jest dowód dalej właśnie, dlaczego zakon cały czas obowiązuje. Te uczynki ciała. Mianowicie, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa,
Jezusa ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I teraz przeczytam z 8 rozdziału Listu do Rzymian. Podobny fragment. Od 5 do 16. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, przez wiarę oczywiście. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I ten duch będzie cały czas w was. Będziecie go wyraźnie słyszeć. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Także zalecam do słuchania głosu Ducha Świętego. I jest jeszcze jeden taki aspekt. Jak czytałem o tym na początku, jaka jest jego rola? Otóż rolą Ducha Świętego jest również uświadamianie nas o grzechu. Także to nie jest też w ten sposób, że jeżeli nam się zdarzy, powiedzmy, popaść w to bagno grzechu, to na przykład uczynki, które przeczytałem przed chwilą, że Duch Święty nas opuści. No nie, On będzie z nami. On nam powie, że zrobiliśmy źle, a jeżeli my zrozumiemy, że zrobiliśmy źle, będziemy Go prosić o siłę, o to, żeby nam dał siłę do przezwyciężenia tego, to On nas będzie podtrzymywał na duchu, będzie mówił: nie bój się, dam Ci siłę, będę z Tobą. Okej, nie bój się. Także to jest też takie istotne. On po prostu jest z Tobą, żeby Ci pomóc, żeby doprowadzić Cię do nieba, żeby dać Ci zbawienie od grzechu, żebyś nie grzeszył. Nie po to, żebyś się czuł jakoś zniewolony. Bo ja na przykład nie pijąc, ja jestem wolny. Dlaczego? Bo ja mogę wypić, ale tego nie robię, bo nie chcę. Po prostu nie widzę powodu, nie widzę sensu, w jakim miałbym, nawet nie widzę, w jakim sposób miałbym przynieść chwałę Bogu to robiąc. Po prostu nie widzę takiego aspektu. Ale mogę to zrobić, jestem wolny. Wybieram po prostu, że tego nie robię. A człowiek, który na przykład pije, powiedzmy, trochę za dużo, czy on może nie pić? Albo nawet czasem wystarczy, że ktoś pije, nie wiem, codziennie po trochu. Czy on dałby radę, nie wiem, nie pić? Jego Pan mu nie pozwala. No dobra, ale to jest taki kolejny aspekt. Wolałbym się tutaj nie wgłębiać w tego typu aspekty, w tego typu sprawy. Także mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Sorry, że tak długo. Jednak pytanie wydaje mi się, że jest tego typu, że należy na nie dość długo odpowiedzieć, bo to jest ważne pytanie. To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. I jakbym o tych wszystkich rzeczach nie powiedział, to można by wpaść w pewien błąd i zacząć słuchać nie tego ducha. Pamiętajmy, że Duch Boży jest niesamowicie czysty, że jest On święty, że jest doskonały i nie ma w Nim nic nieczystego. Więc jeśli ten, który do nas mówi coś tam, coś jest tam, nie, ma pozór zła, odrzucaj. Odrzucaj automatycznie. Proś Boga o to, żeby Ci objawił, i On Ci objawi. Uwierz, że On chce. To jest wiara, tu jest kluczowa. Bardzo kluczowa. I wtedy trzeba tylko się słuchać Ducha Świętego i
prowadzić wspaniałe życie wiary. To były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański i do zobaczenia w następnym odcinku już za tydzień, jeśli Bóg pozwoli. Cześć.